Dzień dobry Państwu, witam na kolejnym spotkaniu ze Stanisławem Barskim. Dzień dobry. Paszku, witaj. Witamy Państwa dzisiaj z innego miejsca. Witamy Państwa z restauracji Impresja we Włocławku. I dziękujemy od razu właścicielom za udostępnienie tego miejsca. Obsłudze. I jak będziecie w Włocławku, zapraszamy na przykład na pierogi z leśnymi jagodami lub jeżynami. Tak jest. Staszku, po ostatnich programach na temat znaków na ciele rozgorzała burza, że faktycznie one są robione żelazkiem, że ludzie są tacy nieodpowiedzialni i nienormalni, że rozgrzewają nie żelazko, tylko suszarkę i później przytykają sobie. To muszą ci oponenci zgłosić, nie wiem, policji, ponieważ właśnie wczoraj dostałem fotografię takiego znaku u 4-letniego chłopca. Co prawda rzecz miała miejsce w 2015 roku w Anglii, ale jest to pierwszy przypadek, gdzie u dziecka pojawił się taki znak 4-letniego, ale jednocześnie znak taki, jak pojawia się u tych kobiet. Również odezwał się do mnie wczoraj mężczyzna z Irlandii, który twierdzi, że co prawda nie sfotografował, ale po obejrzeniu programu skojarzył, że również miał właśnie ten znak w kształcie, jak ja to nazywam umownie, celownika przeciwlotniczego karabinu maszynowego, czyli te dwa koła poprzecinane. Taki właśnie, czyli jakby życie niesie nowe, wydawało mi się, nowe doświadczenia w tym zakresie, nowe jakieś wiadomości, bo dotychczas wydawało mi się, że skoro w 98% ten znak występuje u kobiet, a u mężczyzn tych kilka przypadków znak był zupełnie inny, więc założyłem, że być może ten znak jest domeną kobiet. Okazuje się, że nie. I właśnie wczoraj zamieściłem na stronie zdjęcia tego chłopca i tego znaku. Czyli, że dochodzi do tego, że już dzieci parzymy suszarkami. No tak, no to nieodpowiedzialni rodzice pewnie. Ale polscy internauci nie różnią się niczym od na przykład w Stanach Zjednoczonych. Tam również twierdzili, że przykłada się suszarkę do włosów. Więc umysł ludzki idzie po takim najniższym, bezoporowym sposobie myślenia, uspokaja się i jest wszystko w porządku. Po co będzie tam zakłócać się spokój wewnętrzny, że coś tam się dzieje. Staszku, ale chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać na temat mniej widocznych oznak ingerencji w nasze ciało. A mówię tutaj o implantach. Co Tobie jest wiadomo na ten temat? Temat niezwykle kontrowersyjny. Dlatego ja swoje wypowiedzi będę opierał na wiedzy, którą zaczerpnąłem z materiałów, jakie opracował dr John Mack. Jak wiemy, szef katedry psychiatrii w Oxfordzie. Doktor już nie żyje, ponieważ zginął w wypadku komunikacyjnym w metro w Londynie. Natomiast dla mnie jest to jedyny praktycznie na świecie autorytet. W końcu był szefem Wydziału Psychiatrii, więc myślę, że dr John Mack będzie właściwym człowiekiem. Jak się w ogóle zaczęła historia implantów? Po raz pierwszy o implantach wspominali pod hipnozą Betty i Barney Hillowie. Oczywiście wtedy świat patrzył na to z takim przymrużeniem oka. Przede wszystkim nie wierzono Hillom, że zostali uprowadzeni, a cóż dopiero o tym, że jeszcze mieli implanty. Betty opowiadała, to był chyba, o ile pamiętam, 67 rok. Betty opowiadała o tym, że obcy dokonywali penetracji jej ciała, jej organizmu, że pobierali próbki. No to był dla świata szok. I później zaczęła się właśnie od jakby tej odważnej decyzji Betty i Barneya Hillów, którzy po kilku latach ujawnili zresztą początkowo pod hipnozą to, co im się wydarzyło. Nastąpiła jakby niesamowita seria na całym świecie ludzi, którzy opowiadali podobne rzeczy. No i oczywiście ludzi, którzy twierdzili, że pozostawiono w ich ciałach implanty, czyli
miniaturowe jakby nadajniki, które rzekomo miały ich jakby szpiegować, czy też wręcz nawet wpływać na ich myśli, bo i takie również były opinie. No i tutaj oczywiście rozgorzała, jak wszędzie, dyskusja pomiędzy zwolennikami i sceptykami. Dlatego, że tutaj o tej dyskusji moglibyśmy rozmawiać godzinami i dniami, to z konieczności musimy zawężyć się jednak do fachowców. Jak się zaczęła może historia doktora Johna Macka? No po prostu był na spotkaniu w Stanach Zjednoczonych, gdzie również gościem był Bud Hopkins, który po prostu w rozmowie jakby nawiązał do tematu uprowadzeń i właśnie implantów. Temat był zupełnie doktorowi Mackowi nieznany. Natomiast po rozmowie z Budem Hopkinsem, do której tak początkowo podchodził w sposób raczej żartobliwy, pewne rzeczy jako zawodowego psychiatrę zastanowiły go. Oczywiście w takim dużym skrócie Bud Hopkins udostępnił mu akta tych ludzi, udostępnił mu adresy i coś w tym wszystkim było, co jakby przekonało doktora Johna Macka, żeby zająć się tymi badaniami. On w sumie miał grupę około 200 osób, z czego później po takim odsianiu, bo również tutaj zdarzają się ludzie, którym wydaje się, że są Napoleonami, zostawił grupę 80 ludzi, która według jego opinii jako klinicysty, psychiatry, która spełniała te kryteria, które on określił dla jakby uczestnictwa w tej grupie. Tych 80 ludzi on jakby prowadził przez wiele, wiele lat. I polecam Państwu jego książkę, która jest wydana w Polsce. No dzisiaj jest takim już zabytkiem niemal archiwalnym, bo to w latach 90. Uprowadzeni bliskie spotkania czwartego stopnia. I on tam właśnie wyodrębnia 13 przypadków ludzi, którzy takich, aczkolwiek one są wszystkie ciekawe, ale te są, powiedziałbym, arcyciekawe. Są tam przypadki dwojga dzieci. Jest jeden przypadek człowieka, który twierdzi, że żyje równocześnie jako obcy, jako człowiek, żyje na dwóch płaszczyznach. Są pokazane relacje obcych z ludźmi, są pokazane ich ingerencje, na przykład w związki dwojga ludzi, gdzie oni potrafią doprowadzić do tego, że ci ludzie się sobą zainteresują, ale również za jakiś czas potrafią z całą bezwzględnością tych ludzi rozdzielić, więc jest jakiś wpływ na jakby psychikę tych ludzi uprowadzanych. Ale my cały czas, ten taki przydługi wstęp jest jakby takim przygotowaniem do tego, dlaczego by ewentualnie te implanty miały być montowane. Już pod koniec lat 80. pojawiły się informacje, że w Stanach Zjednoczonych przygotowuje się do produkcji implanty, za pomocą których będzie oznaczane bydło na pastwiskach w ilościach, jak wiemy, bardzo dużych i gdzieś tam centralny komputer poprzez satelitę będzie tym zarządzał. Oczywiście, mówię, to był koniec lat 80., gdzie te implanty wtedy jeszcze miały długość około 5 czy 8 cm, ale to tylko kwestia technologii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że pewnie należy przyjąć, że ci ludzie, którzy, przynajmniej część ludzi, która twierdziła, że takie implanty posiadają, rzeczywiście je miała. Z tym, że w kilku przypadkach udało się, według doniesień, udało się wydobyć. One gdzieś tam daleko na końcu nosa, praktycznie na granicy tutaj mózgu są umieszczane. Najczęściej oczywiście, bo gdzieś w pobliżu jakby naszych ośrodków decyzyjnych, czyli tych myślowych. Kilka razy udało się wydobyć coś takiego, to znaczy w kilku przypadkach wypadło to, jakby podczas kichania, czy najczęściej było tak, że zdaje się w dwóch przypadkach naukowcy, którzy to badali, stwierdzili, że są to zupełnie normalne jakieś organiczne odłamki czegoś,
Chyba w dwóch przypadkach też było to coś przezroczystego, w każdym razie do czego zmierzam. Mikronowe resztki tego czegoś nie wskazywały, aby to pochodziło z jakiejkolwiek obcej planety czy z innej rzeczywistości. No ale tutaj jest pewien jakby haczyk, ponieważ jest logika ludzka i logika obcych. Kiedy obcy chcieliby nas poznać, muszą w jakiś sposób również myśleć przez pryzmat naszej logiki. I wydaje mi się, że tak samo jak nigdy, moim zdaniem, podkreślam, nigdy UFO nie rozbije się na Ziemi, żeby Ziemianie mogli go badać, dlatego że taka technologia potrafi się zabezpieczyć, czyli w przypadku na przykład jakiejś awarii, no bo nie ma technologii praktycznie, najdoskonalsza technologia jakąś tam zawsze awarię może mieć. Więc mówię o samodestrukcji. Tak samo najprawdopodobniej pomyśleli o tym, że być może, że na pewno kiedyś ziemscy naukowcy sięgną po te implanty, no i gdyby one były zbudowane z materiałów, które nie występowałyby na Ziemi, to stanowiło już by to sygnał, że jest to nieziemskie. Natomiast te implanty, części tych implantów, czy nawet całe implanty, które były wyjmowane, były jakby w swojej budowie zawierały wszystkie pierwiastki, które są znane na Ziemi. Co, tak jak powiedziałem, nie powinno dziwić, ponieważ jest to jakby element tej zasady ograniczonego embarga, czyli przewidzieli to, że możemy próbować to badać. I tutaj właśnie jest pewien taki aspekt, który daje broń do ręki, powiedziałbym, sceptykom, tak? No bo według sceptyków to UFO powinno o określonych godzinach i miejscach pojawiać się, żeby naukowcy mogli tam wejść, dotknąć go, uśpić te istoty, pokroić je, zbadać ich budowę i włożyć w jakieś słoiki, prawda, zakonserwować i no i ewentualnie pokazywać w jakimś tam muzeum naukowym, tak? No tak nie jest. Akurat jeśli chodzi o obcych, to ludzie muszą sobie każdego dnia, kiedy wstają, muszą sobie zdawać sprawę z tego, że już dawno do Lamusa odeszło przekonanie, że jesteśmy pępkiem wszechświata, że jesteśmy koroną stworzenia. Jesteśmy taką małą mrówką, z którą dużo bardziej potężne istoty mogą robić, co tylko zechcą. Zatem, jeśli chodzi o implanty, myślę, że z punktu widzenia logiki na pewno łatwiej byłoby namierzyć człowieka, który stanowi ich zainteresowanie. Początkowo te implanty były właśnie fizyczne. Później widocznie, kiedy zobaczyli, że zaczynamy przy tym grzebać, te implanty jakby, znaczy to są przypuszczenia, bo już tutaj nie ma jakby dowodu na to, że one są biologiczne, że w jakiś sposób następuje zrośnięcie się z naszym organizmem i w jakiś sposób też na poziomie biologii wysyłamy informacje. Generalnie, tak jak skończył się proces tych uprowadzeń gdzieś na początku lat 90., który trwał no, od początku lat 60., tak również skończyło się poza jakimiś pojedynczymi przypadkami na świecie montowanie implantów czy też uprowadzenia. Czyli projekt badawczy został zamknięty? Został zamknięty, oczywiście. Po prostu tak dokładnie rozpracowali nasze zmysły, nasze organizmy, że praktycznie nie potrzeba już im porywać kolejnych ludzi, oznaczać ich i teraz już jakby weszli bardzo między nas i myślę, że tą rolę tych implantów już teraz spełniają te sondy telemetryczne, o których mówiłem, że świat jest nimi opasany, one są praktycznie wszędzie. Powiedziałbym, że nawet gęściej jak jedna na kilometr kwadratowy, oczywiście w miejscach, które ich interesują. I one przekazują zarówno nasze emocje, nasze myśli, jakby w ogóle tutaj cały nasz sposób naszej egzystencji. No dobrze, a powiedz mi, czy badania, które robiono nad
na ludziach, którzy posiadają tego typu implanty, wskazywały jakieś, nie wiem, elementy wspólne tych osobników, tych osób, czy jakąś biologię wspólną, czy... Absolutnie nie. Właśnie tak samo jak z uprowadzeniami, tak samo to jeszcze bardziej sprawa jest taka enigmatyczna, jeśli chodzi o implanty, bo próbowano jakby sklasyfikować, kto zostaje uprowadzony, czy według wieku, według rasy, według płci, według zawodu. Absolutnie niczego to nie dało. To dosłownie wygląda na to, że z jednej strony, tak jakby ludzie byli uprowadzani przypadkowo, ale jednak przypadkowo nie, dlatego że czymś się kierują. Natomiast absolutnie od strony na przykład płci, zawodu, rasy, poglądów czy sposobu myślenia na pewno nie. I no, podam przykład, no, porwany jest ksiądz, porwany jest sędzia, porwany jest kierowca samochodu. Nawet jest przypadek, że został uprowadzony więzień z więzienia. Więc takie przypadki też się zdarzają. Czyli ja myślę, że chodzi bardziej o konkretnych, wytypowanych na podstawie jakichś warunków przez nich osobników ludzkich, niż miałoby to się przypasować do jakiejkolwiek kategorii. Nie, aczkolwiek jest w tym ich działaniu żelazna, powiedziałbym, precyzja i konsekwencja, ale od tej strony absolutnie nie mamy żadnego punktu zaczepienia. Mam do ciebie takie trochę nietypowe pytanie, bo skoro mówisz o tym, że prawdopodobnie projekt badawczy został zamknięty, czyli być może została poznana fizjologia i psychologia człowieka, czy znane ci są, czy znana ci jest teoria o zmiennokształtnych? No jak tak. Ty byś się do tego odnosił? Czy jest możliwe, żeby obcy do tego stopnia się wcielili w naszą strukturę, że mogą przybierać ludzką postać? To znaczy tak, moim zdaniem, jeśli ktoś bardzo często ogląda horrory lub jakieś tego typu podobne filmy, to również fantazja może doprowadzić go do takich wniosków. Natomiast ja myślę, że chodzi o coś zupełnie innego. Ja myślę, że te istoty posiadają nie tyle możliwość zmieniania swoich kształtów, czy też fizjonomii, ile potrafią wpływać na nasz umysł ludzki i zasugerować nam, że widzimy na przykład sowę. Element sowy występuje bardzo często. Ponieważ, tak jak wcześniej wspominaliśmy, tak naprawdę rozpracowali już nasze zmysły, więc są w stanie sięgnąć również w myśli człowieka, który ich interesuje. I jeżeli ten człowiek przykładowo nie lubi gadów, tak jak ja, zwierzęta lubię, ale gady znoszę źle, to na pewno podczas kontaktu z nimi nie wystąpi element gada. Oni o to skrzętnie dbają. Wręcz przeciwnie, jeżeli ktoś lubi na przykład zwierzęta leśne, to czasami pojawia się element sarny, łosia, czy tego typu zwierzęta. Najczęściej są to zwierzęta, które wszyscy lubimy. Bardzo rzadko pojawia się element wilka, bo wilk nam się kojarzy z tym, że jest groźny, tak? Element wilka pojawia się w momentach uprowadzeń, kiedy i ci ludzie się boją. Ja myślę, że tutaj chodzi im o to, że w trakcie tego uprowadzenia również stosują elementy jakby socjologiczne, które powodują określone reakcje i ich interesują bardzo emocje ludzi. Czasami to, co się przedstawia ludziom, doprowadza ludzi do jakichś skrajnych emocji i to ich bardzo interesuje. Tak jakby chcieli sprawdzić, na ile dany osobnik jest w stanie sobie poradzić z jakąś taką nietypową, groźną, czy w jego mniemaniu wyglądającą groźną sytuacją. Stąd też jest wielorakość opisów tych istot. I myślę, że stąd niektórzy ludzie wyciągnęli wnioski, że to są istoty zmiennokształtne. To nie jest tak, bo nawet ci ludzie w czerni, z których no, świat się naśmiewa zresztą
tak jak mówiłem, nawet jest komedia filmowa, która powstała moim zdaniem celowo, aby problem ośmieszyć, aby ludzie o tym nie rozmawiali. Więc nawet ci ludzie w czerni mają pewien określony wygląd. I tutaj na terenie Włocławka również miałem dwa przypadki, gdzie tacy ludzie byli w domu u moich znajomych, u których się w ogóle cuda działy. Oni teraz mieszkają w Monachium. Natomiast wracając konkretnie do pytania, są jeszcze, według niektórych są jeszcze istoty gadopodobne, według innych ludzi są jeszcze inne, jakieś jaszczury. Zresztą chyba wyobraźnia ludzka tutaj najbardziej jest pokazana na portalach społecznościowych, właśnie między innymi poświęconych tematyce ufologicznej, gdzie w tych obcych, tu jeszcze ta fantazja ludzka też gra rolę, a ktoś, kto świetnie jest grafikiem, świetnie rysuje, więc kilkoma ruchami według swojej fantazji rysuje obcego, tak? I tak naprawdę przeciętny człowiek, przeciętny zjadacz chleba, widząc tyle tych wizerunków obcych, on naprawdę nie wie, który jest prawdziwy. No i właśnie, bo w świadomości ludzkiej najczęściej istnieje ten szarak, tak? Co prawda mówi się o tym, że są inne istoty, że na przykład na tych statkach są istoty, które wyglądają jak ludzie, jak my, prawda? I tutaj z kolei to daje pole do kolejnych hipotez. Ale właśnie mówię, że ta umiejętność zasugerowania umysłu ludzkiego swoim wyglądem, nie tylko zresztą, bo mnie osobiście raz zasugerowano, że z tyłu kilka metrów za mną biała kula jest księżycem. Byłem o tym tak przekonany, że jak to, że teraz jest dzień, jak również wcześniej, że UFO, które nocą się pojawiło w pobliżu mojego auta, jest wozem policyjnym. Więc tutaj potrafią jakby manipulować naszą psychiką i spowodować to, że my widzimy to, co byśmy chcieli widzieć, lub to, co oni chcą, żebyśmy widzieli. Więc tak naprawdę, tak jak powiedziałem, najczęstszym elementem jest ten szarak, który zresztą doczekał się na całym świecie tych takich, powiedziałbym, piktogramów swojej głowy czy twarzy. To niekoniecznie musi być ich wygląd. Być może oni się tak rzutują w naszą świadomość, żebyśmy ich tak postrzegali, a ich wygląd może być zupełnie inny. Wspomniałeś o facetach w czerni. Tak. Powiedz mi, no bo jednak się słyszy na świecie, że przychodzą po właśnie różnych dziwnych, niewyjaśnionych zdarzeniach, zjawiskach, przychodzi jakaś grupa osób, która zadaje pytania i każe milczeć przede wszystkim, tak? Co wiesz na ten temat? No to tutaj, tu jest sprawa o tyle ciekawa, że patrząc na to ziemską logiką, czyli naszą ludzką logiką, to wszystko nie ma najmniejszego sensu, bo najpierw jest jakaś dezinformacja. To, że ci ludzie w czerni istnieją, to tutaj nie ma najmniejszych wątpliwości. Tu muszę ci powiedzieć, że kilka lat temu w jednym z hoteli w Stanach Zjednoczonych kamery monitoringu hotelowego zarejestrowały dwóch ludzi w czerni, którzy jakby śledzili jednego z pracowników i oni są na kamerach. Są na filmie, są jakby wycięte z tego stop klatki. Autentyczność filmu nie podlega żadnej wątpliwości, więc, bo dotychczas to jest jedyny przypadek na świecie, gdzie udało się ich sfilmować, czyli wygląda na to, że są jakby istotami w jakimś sensie fizycznymi, tak? Chyba że jakaś świadomość bytu posiadła umiejętność, i tego nie mogę wykluczyć, że były to hologramy, tak? Bo już ziemska technologia potrafi stworzyć za pomocą kamer odpowiednich hologram człowieka i tak naprawdę, kiedy patrzymy w telewizji, to nie widzimy, czy to jest hologram, czy to jest rzeczywiście żywy człowiek. Był taki eksperyment kilka lat temu w którejś z naszych polskich telewizji. Oczywiście jeszcze kiedyś, kiedy młodzi ufologowie nie wiedzieli, że nimi zostaną,
byli również ludzie w zieleni, ale to jest inny program. Natomiast wracając do ludzi w czerni, nie ma sensu, jakby zaprzecza sensowi ich pojawianie się, czy istnieje. Bo tak, twierdzą ludzie, że obserwowali obiekt i nagle po kilku dniach, czy kilkunastu godzinach pojawiają się ludzie w czerni, którzy, żeby było ciekawiej, czasami wchodzą przez ściany i tak jak tutaj w przypadku Włocławka był to, a nie mam najmniejszych powodów, aby wątpić, ponieważ człowiek, który mi to opowiadał, przeżył takie rzeczy, które dokumentuje również fotografiami. Jego syn miał tutaj bliskie spotkanie czwartego stopnia pod Włocławkiem nad Jeziorem Wikaryjskim, więc ta rodzina była dotknięta. I on twierdzi, że robił coś w domu, to było południe i nagle poczuł jakby czyjąś obecność i kiedy się obejrzał, zobaczył dwóch facetów w czarnych kapeluszach, to było lato, chyba czerwiec albo lipiec, tak jak teraz. I co najdziwniejsze z tego? Najdziwniejsze z tego jest to, że on się tym wcale nie zdziwił. On później skontrastował, że on w tym momencie powinien się wystraszyć, tak? Bo nagle obcy ludzie się pojawią. A on się nie wystraszył. Jego reakcja była taka zupełnie taka, jak oni by byli od samego rana z nim i on się na chwilę obejrzał i by z nimi niemal nie rozmawiał. Więc myślę też, że ich oddziaływanie jest jakieś takie, że jakby uspokajają umysł człowieka, żeby ta obecność, myślę, że nie wywołała szoku. Myślę, że też to jest jakiś rodzaj testowania, no bo trudno sobie wyobrazić, jak niektórzy próbują tłumaczyć, że oni po takim spotkaniu pojawiają się po to, żeby wypytać człowieka o to, jak on reaguje. No nie, no to istoty, które posiadają niewyobrażalny postęp techniczny, niewyobrażalne moce, no nie muszą się uciekać do środków takich, żeby jakby bezpośrednio, werbalnie wypytywać ludzi na temat UFO. Aczkolwiek tutaj, jeśli chodzi o przypadek Włocławka, to nie występowało, oni się po prostu tylko pojawili i takie myśli się pojawiły w głowie tego człowieka, a oni niczego nie zakazywali. Natomiast są przypadki, wiele przypadków na świecie, gdzie ludzie mówią, że kiedy się pojawili, to jakby po to się pojawiali, żeby tym ludziom kazać zapomnieć, żeby ci ludzie nie rozpowiadali. Nie wiem, czy to na zasadzie przekory, ale no, jest w tym jakiś cel, który przyznaję i przyznasz sam, że z punktu widzenia ludzkiej logiki nie ma sensu. Ale jednak obecność takich istot jest. Powiem ci jeszcze drugi przypadek, który wydarzył się w latach 90. w Toruniu. Opowiadała mi żona jednego z moich kolegów, która szła do pracy, to było też porą letnią, i nagle zatrzymał się obok niej czarny samochód. Oczywiście to już było po tym, jak czarna Wołga jeździła i dzieci porywała za komuny, natomiast tutaj ona jakby opowiedziała to niejako przy okazji. Kiedy znalazła się w takim właśnie towarzystwie, w którym rozmawialiśmy, ona mi to powiedziała, jakby odeszliśmy na bok, chyba zapalić papierosa, i ona mi to zaczęła opowiadać. Ona mówi, że tego nikomu nigdy nie opowiadała, ale no ponieważ znalazła się w takim towarzystwie, więc też taka dziwna rzecz jej się wydarzyła. Ona szła do pracy, jest mieszkanką rodowitą Torunia, no dzisiaj tam ona ma już około 50 ponad lat, ale to było w okresie wylatowa, to było gdzieś tam 12-14 lat temu, jak ona mi to opowiadała. I ona mówi, że idzie nad Wisłą w Toruniu, idzie do pracy i nagle zatrzymuje się przy niej samochód, opuszczają się szyby, siedzi czterech mężczyzn ubranych w garnitury, no tak jakby, nie wiem, dyrektor z trzema zastępcami jechał na konferencję. Mieli normalnie wygląd ludzi, ale ona mówi, że byli piękni. Więc ja się jej pytam, znaczy byli przystojni. Ona mówi, nie, byli piękni. Co przez to rozumiesz? No więc ona mówi, że jakby byli do siebie podobni, czuła bardziej podświadomie, jakby tak, że coś od nich promieniuje, coś takiego bardzo pozytywnego, a mimo że nie byli uśmiechnięci, nie byli też, byli tacy normalni, ona mówi. Ale to określenie, że byli piękni, wyglądało z tego, że oni byli wszyscy do siebie podobni, byli bardzo zadbani, no i też przystojni jako mężczyźni, tak? Ale ona to piękno nie wiązała z tym, że oni byli przystojni.
I oni ją zapytali, ona mówi, że kiedy spojrzeli na nią wszyscy, bo wszyscy spojrzeli, te szyby się uchyliły od jednej strony od chodnika, i zapytali ją o jakąś ulicę. Tak normalnie po polsku. Więc ona twierdzi, że w tym momencie poczuła jakieś, coś się z nią zaczęło dziać, takiego, no mówi, że jakieś takie wibracje, jakieś, w jakimś takim dziwnym stanie się znalazła, że zapomniała o wszystkim. Ona mówi, że w tym momencie nie wiedziała, kim jest, gdzie jest, w jakim miejscu się znajduje, tak jakby przeniesiono ją do innego świata. I ona po prostu w tym momencie mówi, ja nie byłam w stanie powiedzieć, gdzie jest ta ulica. Jak się okazało, to jedna z głównych ulic. Myślę, że oni ją w ten stan wprowadzili po to, żeby po prostu dać jej do zrozumienia, jakby, albo też jest częścią jakiegoś ich planu, jakby dać jej do zrozumienia, co są w stanie, w jaki sposób są w stanie na nas oddziaływać. Poprzez takich pojedynczych ludzi to robią, bo przecież gdybyśmy na to patrzyli inaczej, gdybyśmy to wyrywali z kontekstu jakieś spotkania, właśnie to, o czym wspomniałeś na początku, że grupujemy te, ufologia to jest wiedza z różnych dziedzin, grupujemy różne doniesienia, nie możemy ich odrzucać tylko dlatego, a to robią w zasadzie wszyscy polscy ufolodzy, że te, które wydają się nieprawdopodobne, są odrzucane, są pomijane. Tych ludzi nie chcą rozmawiać z tymi ludźmi, bo wydaje im się, że zbyt dziwne rzeczy opowiadają. Tu, jeżeli chodzi o to, to albo bierzemy wszystko z całym inwentarzem, albo zostawiamy to i zajmujemy się na przykład, nie wiem, pieleniem działek. I ci ludzie robią najwięcej szkody, ponieważ wielu wartościowych ludzi, którzy opowiadali niestworzone historie, bo te historie są niestworzone, zostało przez nich odrzucone. I tu straciliśmy wiele ciekawych wątków. Nie wiem, czy pamiętasz tą relację Grzegorza Nowaka z Góry Świętej Anny, tak? Tak, oczywiście, że tak. Który wspaniale właśnie opowiada o tym, jak dwóch policjantów podeszło wtedy podczas tego incydentu do niego i byli oni tacy sami, tak? Dokładnie. Poza tym byli policjantami. Nie mogli podejść jako szaraki, tak? Nie mogli podejść jako normalni ludzie, żeby go uspokoić, żeby sytuację powiązać, no bo wiadomo, kierowca, policjant, żeby on po prostu, jego umysł zaakceptował ich jako normalnych policjantów, którzy rzeczywiście coś tam od niego chcą, tak? No w ogóle ten przypadek na Górze Świętej Anny jest przypadkiem, no, fantastycznym, tak? Bo najpierw te kule, które z tego ekranu w kierunku ich lecą, w trakcie te kule zamieniają się w humanoidalne istoty, później oczywiście one jeszcze przychodziły do niego, do domu na balkon, tak? Później z Dzieszowice ta kula, która spaliła ten strażacki samochód, tak, instalację elektryczną, więc tam się wtedy działy rzeczywiście historie nie z tej ziemi. Nie z tej ziemi, dokładnie, mimo że u nas w Polsce, niedaleko Opola. Tak, z Grzegorzem odbyłem wtedy, myśmy byli na tym nagraniu Ewy Dżyzgi, to był chyba 2003 rok. Z Grzegorzem wtedy kilkugodzinną rozmowę odbyłem sobie, tak w cztery oczy, no muszę w ogóle chyba się z nim skontaktować. Jest jeszcze ciekawy przypadek Krzysztofa Eł, tylko tyle powiem, też kierowcy, który w samochodzie osobowym został uprowadzony z kolegą, zamieniono ich, to były lata 90. Zamieniono ich później, kiedy kolega nie miał prawa jazdy, to kolegę wsadzili na kierowcę, a jego obok. Obaj byli uśpieni, no i właśnie rozmawiałem z nim niedawno, więc on mówi, że też jest kierowcą Tila, jeździ po całym świecie, więc twierdzi, że cały czas czuje czyjąś obecność w kabinie, kiedy po świecie jeździ, tak? Więc tacy ludzie są już jakby, oni podłączają ich całkowicie do jakby do tego swojego świata i oni są monitorowani na bieżąco. No tak jak pytałeś wcześniej, początkowo za pomocą implantów, teraz chyba za pomocą zupełnie różnych technik, innych, łącznie z telepatią. Być może, kiedyś tak mi przyszło do głowy, że być może implanty miały za zadanie pobudzenie naszych, tych ludzi, którzy zostali przez nich jakby wyznaczeni do kontaktu, że te implanty jakby albo były wspomaganiem naszej telepatycznej jakby mocy ludzkiej, jeszcze takiej nie do końca rozwiniętej, albo też na tej zasadzie działały. Jakby. No właśnie, ale
istnieją przypadki implantów, które są, nie wiem, zlokalizowane na przykład w centrum mózgu i... No, wiem, do czego zmierzasz. Zmierzasz do pani Namlikowej. Nie, nie zmierzam, bo nie znam akurat tego tematu, ale co naukowcy na to? Czy oni się zastanawiają, jaką technologią można coś takiego umieścić w takim miejscu bez urazu mózgu? Lub to, też... to znaczy źle postawione pytanie. Nie naukowcy. Co na to naukowiec Kowalski, co na to naukowiec Drzewiecki, co na to naukowiec... I oni pojedynczo nic. Bo właśnie bardzo często używamy określenia, co na to nauka. Nauka nie jest monolitem, naukowcy się nie zbierają przy stole, tak jak my teraz, i nie radzą. Słuchajcie, co z tymi implantami? Oni do tego podchodzą z takim uśmieszkiem, z takim szyderstwem, ale już w rozmowie cztery oczy troszkę inaczej rozmawiam. Taka dygresja. Natomiast generalnie nauka jako nauka nie podjęła nigdy badań tego typu. W kilku przypadkach kilku odważnych naukowców z otwartym umysłem próbowało to robić. Głównie w Stanach Zjednoczonych, bo u nas w Polsce na pewno nikt tego nie robił. Przynajmniej ja nie mam takiej wiedzy. Jeszcze długo nikt takich rzeczy nie będzie robił. W innych krajach, na uniwersytetach są już wydziały parapsychologii. Podchodzi się do tego zupełnie inaczej. U nas nadal, no powiedzmy sobie szczerze, u nas nadal słucha się tego, co mówi ojciec Tadeusz z Torunia, i na takim poziomie polskie społeczeństwo funkcjonuje.